Chyba próbuję. Coś jest. Co to będzie za ryba? Jest węgorzyk. Widziałeś? Dzień dobry. Jeszcze dzień dobry. Później wieczorem dobry wieczór. A później w nocy witajcie nocne drapieżniki. Dzisiejsze moje miejsce. Dawno nie próbowałem złowić węgorza i sandacza na fileta. Także dzisiaj postanowiłem wybrać się właśnie na tą rybę. Tutaj jeszcze nigdy nie łowiłem, dlatego chcę spróbować tutaj. Będę wywoził gdzieś tam na środek i tam kawałek dalej. Tam jest górka i zejście do głębokiego, a tam jest górka. Ogólnie taki blacik. Tam miałem kilka brań sandaczowych na spina. No i tutaj również miałem brania sandaczowe na spina. Dzisiaj komplet, łódka zanętowa, rod pod. Zanęta jest, rafisza, węgorz, sum. Zestawy trzeba będzie jeszcze troszeczkę zmodyfikować, zrobić. No i powoli będziemy wywozić zestawy, oczywiście pod nęce miejscówki. No i zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie nocne łapanie drapieżników, nocnych drapieżników. Także zapraszam do subskrypcji i życzę Wam miłego spędzenia czasu razem ze mną nad wodą oraz nocne wędkowanie. No dobra, no cóż, trzeba sobie usiąść grzecznie. O, siedzimy. Jest ciepło, fajnie, miło, przyjemnie, ale w nocy będzie na pewno chłodniej. Wyciągamy rod poda. Tutaj sygnalizatory od razu włączymy, żeby były włączone. No i powoli będziemy rozkładać moje urządzonko, które dawno, dawno nie było używane. Dosyć dawno. Już powiem szczerze, nawet nie pamiętam. Ostatni raz chyba, jak było używane, to byliśmy z Imodem i Wergarem na tej właśnie wodzie. O. Także powoli rozkładamy się. No i zobaczymy, czy dzisiaj dopiszą nam ryby po raz kolejny. Liczę na tak. Liczę na tak. Tutaj mi coś, czegoś brak. Już widzę, że tu mi czegoś brak. Mianowicie brak mi tutaj stójki. Ale zaraz ją pewnie tutaj gdzieś znajdziemy. Zapewne. Tutaj druga część. Tutaj trzeba. O, już znalazłem tą część. Dawno nieużywane i się tak troszeczkę rozkałatało. Dobra, tu. 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 Na wysokość gdzieś tak. Tu. Będzie git? Musi być git. Dobra. Dalej. Rozkładamy dalej. Tu powinny być cztery końcówki i cztery końcówki są. Czyli wszystko jest kompletne. Skręcamy. Trochę zabawy, ale taki rodpodzik to bardzo duże udogodnienie w wędkowaniu. Gdyż nie trzeba żadnych mieć podpórek. Tak jak tutaj w tym przypadku jest ciężko wbić. No bo w deskę nie wbijemy, chyba że byłyby nawiercone dziurki, to można wbić. Ale jak nie ma takich rzeczy, to taki rodpodzik bardzo fajna sprawa. Jak widzieliście na innych filmach z węgorzami, sandaczami, to zawsze używam właśnie tego rodpoda. Trochę wieje, ale myślę, że wieczorem przestanie. Najbardziej mnie interesuje właśnie te wieczorne wędkowanie. Coś jest tutaj nie tak. Coś jest tutaj. A, to się przesuwa. Dawno nie robiłem tego, zapomniałem. No cóż. Tak, tak. Tutaj będzie troszeczkę niżej. Tutaj będzie troszeczkę wyżej. Zaraz jeszcze ustalimy tak, żeby było
dużo wyżej i żeby było ok. Moje słynne steropianki są? Są. Są steropianki. Ok. Ok, steropianki niech sobie tutaj na razie odpoczywają. My bierzemy się za zestaw. Zobaczmy, czy ten zestaw jest kompletny. Czy trzeba coś będzie tutaj zmodyfikować, czy też nie będzie trzeba nic modyfikować. Ale wydaje mi się, że nie trzeba będzie modyfikować. Krótko o zestawie. Ołów 30 gram na przelocie. Potrójny krętlik. Dlaczego potrójny krętnik? No bo jak weźmie węgorz, to on potrafi tak zakręcić żyłkę, że później ta żyłka jest do wymiany. A na potrójnym krętliku, nawet na pojedynczym krętliku tak robi, a na potrójnym nie powinien już mi tego robić. Szacher macher. No dobra. Rozkładamy moją dzisiejszą przynętą. Będą uklejki, ale to już Wam pokażę w dalszej części odcinka. Czyli tak, czyli tutaj nie trzeba nic robić, nie trzeba nic modyfikować. Będzie wszystko grało. Dobra. Tyle dobrego. O, pięknie. Drugi zestaw. Drugi zestaw chyba też nie będę musiał nic modyfikować. To mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Co mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba, tylko to się zakręciło, strasznie się poplątało. No to dlatego, że to sobie leżało. Nikt tego nie dotykał. Au! Au, au, au. Już wiem, że jest haczyk ostry. Także haczyka nie trzeba też wymieniać. Okej. Rozkładamy. Rozkładamy wędki. Dobra. W sumie wędki rozłożone. Teraz jeszcze sprawdzę, czy tutaj ten przypon nie będzie za krótki. No może na pierwszy raz nie będzie za krótki, ale jak gdzieś tam się zażre i będę musiał obciąć, to będzie trzeba po nocy wiązać. No dobra, no zobaczymy. Kilka słów o sprzęcie. Federy od Robinsona, Distance i River Feder, obydwa 3,90 czy 4,20. Zapomniałem. 3,90, dobrze powiedziałem. Na kołowrotkach Prologica. Rodpod też Prologica, sygnalizatory też Prologica. Co jeszcze miałem zrobić? Teraz pewnie będę musiał tego rodpoda trochę wydłużyć. To na pewno trzeba zrobić. Tak, żeby tutaj się nie wykąpać również. Raz. Dwa. O, taką odległość chyba wystarczy. Okej. I teraz trzeba tutaj w takim bądź razie jeszcze podnieść w górę, bo jest, jak widzicie, wiatr. Ja chciałbym ten wiatr obejść. A żeby wiatr obejść, to trzeba wędki położyć jak najniżej. O, będzie git. Będzie git. Tutaj będzie stało, tutaj będzie stało. Tak jak trzeba. Muszę tak spojrzeć, gdzie tutaj teraz łódkę zanętową będę musiał zwodować. Chyba gdzieś tam. Będzie dobrze. Dobra. Bierzemy się za robienie filetów. No dobra, tak jak wspominałem, tutaj mam resztki zanęty jesiodr węgorz sum od Rafisza. Zawsze, gdy zawsze je stosowałem, to zawsze coś tam łapałem. Podbierak jest. Nóż jest. Oczywiście nie pokażę Wam, jak będę robił uklejki, bo jest to scena, która
której się nie pokazuje, tak? W każdym bądź razie pokażę Wam gotowce i standardowo jak będę je zakładał. Tutaj mam uklejeczki nałapane na rzece. O, takie uklejki. Oj. Takie uklejeczki będą mi służyły jako przynęta. No dobra, czas zaczynać. A więc uklejki już zrobione, tak jak powinno to wyglądać. Tutaj mamy już zanęty, też resztki z uklejek dosypane do zanęty, więc czas podejść do pierwszej wędki i chyba już ją wywieźć. Która jest godzina? 17:37 widać? Coś tam było widać przez chwilę. Także 18:00 może już zacząć coś brać, także chyba czas zacząć pierwszą wywózkę z zanęceniem. No i będziemy czekać na pierwsze branie. A więc idziemy po pierwszego kijka. Pierwszy kijek będzie ten. Trzeba tutaj korbkę rozłożyć. Dobra, jest ustawione wszystko tak, jak być powinno. Bo się mi odczepiło. No dobra. Siadamy. Dzisiaj będzie bardzo fajnie, przyjemne wędkowanie, gdyż będę sobie siedział osłonięty od wiatra, od wiatru trzcinami. Fajnie, przyjemnie. Zobaczymy, jak będzie efekt dzisiejszy, mój końcowy. Liczę na to, że dzisiaj jakieś rybki się zameldują. No i standardowo będziemy przeszywać. Niektórzy mówili, że igła i po problemie. No faktycznie, ta igła by naprawdę zrobiła robotę, ale ja chcę czasami się troszeczkę pobawić. Bardziej pomęczyć, można, że tak powiedz, rzec, no ale również pokazać, jak można zrobić to, nie mając igły. Czemu za każdym razem trzeba coś kupować na te ryby, żeby coś zrobić. No, wygoda wygodą, ale bez igły też się da. O, taki długi filecik na dzisiaj będzie. O. Będzie bajobongo chyba. Dobra. Bierzemy tutaj teraz zestaw. Odsyp się tam. No dobra. No to chyba czas wywieźć, co? Do wywózki będzie mi służyła łódka od Botmana, czyli standardowo, tak jak zawsze. Dzisiaj ją ładowałem, żeby mi nie zbrakło energii. Pięknie naładowane tutaj ta część, a pod spodem trzeba otworzyć może. No, otwieraj się. O, wszystkie dwie na raz się otworzyły mi. No, dobra. Pod spód ta. Ołów. O. Gdzie to jest? Tutaj. Aha, tutaj jest, dobra. Tutaj już będzie git. O. Żeby sobie to poleciało skutecznie. No i teraz tutaj trzeba dorzucić troszeczkę tej magicznej zanęty. Trochę ją z deka, że tak powiem, rozwodniłem, żeby ona nie zasmużyła bardzo, ale żeby spadła na dno od razu. No i dobra. Teraz tak. Tak idziemy wywieźć. Zestaw numer 1. Dobra. Okej.
pięknie się wywiezie. Pięknie się wywiezie. Zestawik tam, gdzie trzeba. I będziemy czekać na jakieś branie. Dobra. Okej. Zestaw wylądował w wodzie. Trzeba tutaj teraz to dociągnąć. O. Łódko, wróć. Ale do mnie, nie tam. Pierwszy zestaw, można powiedzieć, wywieziony. Za chwilę jeszcze go ustawimy, tak żeby było dobrze, ale najpierw niech łódeczka do mnie przypłynie. Niech przypłynie do mnie łódka. Mamy łódkę już u siebie. Dobra, teraz steropianek. Steropianek. I będziemy tutaj ustawiać cały luz. O. I można powiedzieć, gotowiec. Gotowiec. Jeszcze przydałoby się opuścić troszkę tutaj, żeby to jeszcze było niżej. O. Jeszcze niżej. Dobra. Finito. Trzeba teraz zrobić drugi zestaw. Teraz robimy drugi zestaw. Drugi zestaw puścimy na głębszą wodę. Na głębszą wodę i założymy może mniejszego filecika, bo w sumie na głębszej wodzie w dzień może również pokusić się na mniejsze węgorz. Nie trzeba będzie czekać aż do nocy. Czasami w dzień one też biorą, ale jak biorą, to na bardzo głębokich wodach. Dobra, drugi zestaw już jest nawinięty. Zostawiłem łódkę, teraz muszę po nią pójść. Przecież trzeba teraz założyć i wywieźć zestawik. Dobra, czyli tak. Ołów do komory środkowej. O. O. A filet do komory tej. Zamęta. O. Zamęta. Teraz będzie trzeba wywieźć, czyli wywozimy po raz kolejny drugi zestaw. Tym razem z tej strony podejdę.
mamy jakieś pierwsze branie dzisiaj. Coś tutaj podciągnęło. Fajnie. Zagrał kołowrotek. Sygnalizator. Zobaczymy, czy będzie pierwsza ryba dzisiaj, czy nie. Czekamy na coś porządniejszego. Może w międzyczasie... Może w międzyczasie warto by rozłożyć podbierak w takim bądź razie. Skoro jest pierwsze branie, żeby później się nie kręcić z rozkładaniem podbieraka. Zobaczymy. Coś podciąga, popuszcza, widzę. Dobrze. Może będzie pierwsza ryba. Czekamy, zobaczymy. Podbierak rozłożony. No, ciekawy jestem, co to będzie. Czy zakończy braniem takim konkretnym odjazdem, czy nie. Coś tam widzę, delikatnie podciąga. O! Znowu szarpnęło. Znowu szarpnęło. Widzę na żyłce, że cały czas coś się dzieje. Popuśćmy w takim bądź razie znowu, żeby odjeżdżało. No i dobra. Niech sobie podciąga. Jak będzie porządnie ciągnęło, to wtedy zatniemy. Miło, że jest pierwsze branie. Mam nadzieję, że to nie jest sumik karłowaty, bo on potrafi też brać na fileta. Zdarza się. No dobra, no cóż, czekamy dalej. No, fajnie podciągnęło, fajnie. Już takie podwójne podbicie. To może być węgorz. To może być węgorz. O. Dobrze, teraz szarpnął. Może być węgorz takimi skokami. One lubią takimi skokami podciągać, dlatego poluzujmy znowu. Niech ma luz. Niech ma luz. Znowu dobrze podciągnęło, odszedłem. No cóż, czekamy, czekamy. No jak fajnie podciągnęło, podszedłem sobie bliżej, że usiądę sobie troszeczkę bliżej, żeby się przygotować. No tak na 50% to będzie chyba węgorz. Tak jak wspomniałem, chyba że to będzie sumik karłowaty, ale liczę na to, że nie. Chyba że jeszcze jakiś nieduży sandaczek. Patrz, jak fajnie podciąga. Coraz bardziej sobie poczyna. Coraz mocniej. Dobrze, niech podciży na sobie. Odczekamy odpowiedni czas, żeby go zaciąć. Bo może być to nieduży węgorz. I on po prostu podszarpuje i podciąga. A więc trzeba sprawdzić, czy coś to się działo, czy po prostu może już tego fileta zabrało, czy może coś tam już jest. Także czas sprawdzić, czy będzie coś, czy nic nie będzie. Chyba nic nie ma. Nic nie ma na 100%. Obżarło. Długo się bawiło. Aż się wybawiło. Zobaczmy, co zostało z fileta. Ale filet poskubany. Patrzcie. Hu. Normalnie jest rozdarty. Filet cały mógł się ukuć i zostawić. Ale obszarpał dobrze. Trzeba założyć w takim bądź razie drugiego. I ponownie wywieźć. No
Mamy branie, mamy branie. Trochę odjechało. Teraz stanęło. No. Wcześniejsze branie, jak widzieliście, było. Ale niestety nic się nie wpięło, obżarło tylko. Fu, lemaszki. Lemaszki. Lecą do latarki, jak nie wiem. Spróbuję może zrobić to w ten sposób. Bo nie wytrzymanie z tą myszką. No dawaj, odjest. Ale pociągnięcie było i to równe pociągnięcie, aż styropianek spadł. Ło, ale to było szarpnięcie takie porządne, bardzo porządne. No i kilka brań było, niestety żadnego nie wykorzystałem, na chwilę obecną oczywiście, no ale w międzyczasie zobaczcie, jak na jednym z ostatnich wypadów też byłem, tylko że nie miałem tak dobrego oświetlenia jak teraz, bo tak było to z marszu, z wypad niespodzianka, no ale coś tam się zameldowało. Także zobaczcie materiał z poprzedniego, jednego z poprzednich wypadów. Widziałeś? Ale zerwał się. Pięknie się zerwał. A teraz może już zdejmiemy klocka i spróbujemy go już z ręki wyczuć. Jest. Podszarpuje. Trzeba chyba przyciąć. No jest. Ale nie będzie jakiś tam wielki maluszek. Takie maleństwo. Spokój się. I weź go teraz utrzymaj. Weź matkę, tutaj jest. Teraz możesz mi wziąć co? Latarkę i poświecić, wiesz? Tutaj, że jak ja będę go trzymał. Taki niuń. Ty, pod kurtkę mi wchodzi skubaniec. Taki nieduży, malutki węgorzyk. Ale jest. Nie wraca do wody. Tutaj jest słabsze dojście, ale... Jest ryba. Coś jest.
Zobaczymy, co to będzie. Mamy pierwszą rybę. To będzie... O Jezu, nie wierzę. Wiecie, co to jest? Sumik karłowaty. No jest, na fileta mi się zameldował sumik karłowaty. To jest totalnie nie to, co chciałem. Patrzcie, co złapałem. Totalnie nie to, co chciałem. Ryba, której bardzo, bardzo nie chciałem złowić, wzięła mi. Mamy branko. Zobaczmy. I coś jeszcze podciągnie. Chyba próbuję. Coś jest. Teraz ciekawe co. Co to będzie za ryba? Jest węgorzyk. Nieduży ten węgorzyk. Ale jest. Złapany. No fajnie, udało. Fajnie, że się udało. Super. Uspokój się. Trzeba się teraz odczepić. Haczyk ma naprawdę niedaleko, także fajnie, pięknie, ale to jest fajna żmijka. No udało się, cel osiągnąłem. No szkoda, że taki mały, a nie większy. No ale tak czy siak, bardzo fajnie. Dobra. Teraz trzeba go odczepić. Tutaj będzie troszeczkę więcej zabawy. Z odczepianiem jego, bo one się lubią podżerać. Czekajcie, trzeba go teraz jakoś tak złapać, żeby utrzymać go z kubańca. Przez szmatkę, jak to mówili. O, teraz tutaj wyhaczaczem. Zaraz go odczepimy. Udało się. Zaraz mi smyknie tutaj. Mamy skubańca. Nie... O. A więc taki nie za duży, ale jest. Fajnie, że jest. Dobra. Niech zmyka. Ale poszedł fajnie. Super. Złapany. No i super. Złapany. Węgorzyk na dzisiejszym wypadzie. Szkoda, że taki malutki. No ale cóż. Ale cieszy. Mam nadzieję na większego. No zobaczymy. Czyżby się zaczęło? Jest godzina... 23.07, czyli wziął gdzieś tak koło 23.00. No fajnie. Już straciłem nadzieję, bo długi czas nie było żadnego brania. No ale udało się. Czekamy może na kolejne branie. A więc mój dzisiejszy nocny wypad
dobiega końca. No, powiem szczerze, fajerwerków nie było. Szczyt moich marzeń też to nie był. No ale ważne, że zaliczony jeden węgorz, jeden bardzo nieproszony gość, czyli sumik karłowaty. No i na poprzednim wypadzie widzieliście tam, jak złowiłem węgorze. Dzisiaj kończymy tą zabawę. Nierówny bój. Sierpniowa nocka. Północka. No i efekt końcowy. Szału nie było. Ale ryba, ta, po którą przyjechałem, zaliczona. Cieszyć się, że udało się ją złowić, nie narzekać, próbować po raz kolejny. Ale myślę, że najlepiej węgorze biorą w maju i w czerwcu i wtedy będzie chyba najwięcej odcinków właśnie z tymi rybami. Chociaż jak widać, sierpień też czasami potrafi zaskoczyć. Dobra, ja kończę, składam się i lecę do domu. A Was oczywiście zapraszam na linki w opisie oraz do subskrypcji. Trzymajcie się, cześć!